Londyńscy eksperci Światowej Rady Złota wskazują cztery podstawowe powody, dla których powinniśmy uwzględnić złoto w swoich portfelach aktywów. Pierwszym z nich jest fakt, że złoto w średnim i długim horyzoncie czasowym przynosi bardzo sympatyczne stopy zwrotu, które są zdecydowanie wyższe niż standardowych lokat bankowych i mogą już konkurować z dużo bardziej ryzykownymi instrumentami finansowymi, dlatego że 10-letnia średnia stopa zwrotu rok do roku z inwestycji w złoto kształtuje się na poziomach dwucyfrowych. Zakładając, że nie ma jeszcze podatku od zysków kapitałowych, to nabiera to dodatkowego smaku. Drugim z powodów niewątpliwie jest ekstremalnie wysoka płynność złota jako instrumentu finansowego, co też cieszy każdego inwestora, czyli szybki dostęp do gotówki w momencie, kiedy chcemy to złoto upłynnić. Trzeci powód to niska korelacja złota z podstawowymi klasami aktywów. Co to oznacza? Oznacza to, że złoto uwzględnione w portfelu inwestycyjnym jest w stanie zarabiać zarówno w okresie recesji, ale również w okresie wzrostu wycen pozostałych klas aktywów czy wzrostu gospodarczego, czyli tak zwanej dobrej koniunktury. I czwarty to uwzględnienie złota w każdym portfelu inwestycyjnym zdecydowanie wspiera ograniczenie ryzyka przeceny tych instrumentów finansowych, które w tym portfelu się znajdują. Czyli można zaryzykować taką tezę, że złoto jest pewnego rodzaju stabilizatorem wartości naszych oszczędności.